Nie wiem, czy takie historie powinno się pisać w jakiś rozwinięty sposób. Czy powinno się robić wstęp, opis i tak dalej. Ja po prostu przejdę od razu do rzeczy. Publikuję to, ponieważ nie wiem. Może ktoś wie więcej na ten temat. Może ktoś mi pomoże dowiedzieć się, co stało się ze mną i z moim najlepszym przyjacielem na parkingu w Holly Hills Mall. Nazywam się Ethan i wraz z moim przyjacielem Aaronem mamy pewne niszowe hobby. Otóż zajmujemy się urbexem. Zasadniczo, dla niewtajemniczonych, oznacza to po prostu, że lubimy eksplorować opuszczone konstrukcje stworzone przez człowieka. Moimi ulubionymi miejscami zawsze były parki wodne i parki rozrywki. Aaron bardziej lubi straszne rzeczy, takie jak szpitale i tym podobne. Czasami możemy się przestraszyć, ale w większości przypadków nigdy nie wierzyliśmy w nic innego niż w świat fizyczny. Robimy to w wolnym czasie od około 10 lat, więc mamy już spore doświadczenie. Wiemy, co zabrać, jak uniknąć złapania przez policję lub ochronę i kiedy trzeba uciekać, gdy robi się za gorąco. Niedawno pojechaliśmy odwiedzić mojego brata na kilka dni do Virginii. Właśnie urodziło mu się dziecko, a ja nie mogłem przyjechać na poród, więc nadrobiłem to kilka miesięcy później. Mieszka w małym miasteczku o nazwie Holly Hills, jakieś 30 minut od Richmond. To dość nudne miejsce, ale mój brat dał nam znać o fajnej lokacji do odwiedzenia w pobliżu miasta. Stare, opuszczone centrum handlowe, nazwane po prostu Holly Hills Mall, zostało zbudowane na początku lat 80. przez zamożną rodzinę Drwali, która chciała przyciągnąć do miasta więcej ludzi. Domy potrzebują drewna, a to oznacza dla nich więcej pieniędzy. Jak możecie się domyślić, nie do końca się udało. Centrum handlowe działało przez około 7 lat, zanim zostało zamknięte w 1987. Wiem, że nic z tego nie jest naprawdę ważne, ale pomaga mi to uporządkować myśli i, szczerze mówiąc, historia tych budowli jest dla mnie naprawdę ciekawa. Tak czy inaczej, postanowiliśmy, że będzie fajnie i zaplanowaliśmy wycieczkę na ostatni dzień pobytu w mieście, w drodze na lotnisko na nocny lot. Obudziliśmy się wcześnie rano, spakowaliśmy walizki oraz zapasy do wynajętego samochodu i pożegnaliśmy się z moim bratem, jego żoną, a także z ich dziećmi. Centrum handlowe znajdowało się tuż na skraju miasta. Pomyślałem, że to dziwne, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj budują takie rzeczy w centrum, by ułatwić dostęp, ale nie przywiązywałem do tego większej wagi. Centrum handlowe było otoczone dość gęstymi krzakami i drzewami, a także wysokim ogrodzeniem z siatki drucianej. Wejście było zablokowane typową starą bramą, zamkniętą na prosty łańcuch z kłódką. Aaron podjechał do bramy, a ja wyskoczyłem, by ją sprawdzić. Dziwne, że kłódka nawet nie była zamknięta. Nietypowa. Czasami ludzie po prostu przestają przejmować się tymi starymi miejscami i nawet ich nie sprawdzają. Szczerze mówiąc, w takich sytuacjach czujemy się trochę bardziej zrelaksowani, ponieważ zwykle oznacza to brak ochrony. Otworzyłem bramę, a Aaron wjechał samochodem. Budynek nie był największym centrum handlowym, jakie widzieliśmy, ale był większy niż się spodziewaliśmy. Przejechaliśmy przez opustoszały parking i podjechaliśmy samochodem do pierwszego wejścia. Zabraliśmy nasze rzeczy i weszliśmy do środka. Sama eksploracja centrum handlowego przebiegła bez większych niespodzianek. Fajnie było zobaczyć te wszystkie reklamy i architekturę, które wydawały się zamrożone w czasie. Jakbyśmy cofnęli się do nudnej, postapokaliptycznej wersji lat 80. Była tam całkiem spora dziura w suficie, gdzie świetlik ustąpił miejsca śniegowi, żywiołom lub czemuś innemu. Drzewo, które rosło na środku dziedzińca, wystawało z tej dziury.
Aaron robi te eksploracje dla zabawy, ale ja jestem trochę amatorem fotografii. Zrobiłem mnóstwo, myślę, niesamowitych zdjęć, jednak niestety zgubiłem aparat. Cóż, nie zgubiłem go per se. Wiem dokładnie, gdzie jest, ale do tego jeszcze dojdziemy. Podczas eksploracji centrum handlowego miałem przeczucie, że ktoś nas obserwuje. Odległe dźwięki chrupania szkła pod stopami lub postać widziana kątem oka, która znika, gdy tylko spojrzy się w jej kierunku. Wiedziałem, że to mój umysł płata mi figla. Nie było żadnych oznak ochrony i żadnego powodu, dla którego nawet jeśli policja wiedziałaby, że ktoś jest w budynku, miałaby w ogóle ochotę to sprawdzać. Przynajmniej tak o tym myślałem, więc to zignorowałem. Trochę posiedzieliśmy w foodcourcie, zjedliśmy kanapki, które spakowaliśmy na lunch, a potem postanowiliśmy udać się do samochodu. Dotarliśmy do auta, załadowaliśmy się i ruszyliśmy. W drodze do bramy zauważyliśmy garaż. Wyglądał na pięciopiętrowy i chociaż zwykle garaże nie są zbyt ciekawe, z jakiegoś powodu Aaron chciał go sprawdzić. Spędziliśmy w galerii mniej czasu niż zakładaliśmy, więc pomyślałem, że co nam szkodzi. W końcu mieliśmy jeszcze czas. Wjechaliśmy do garażu na pierwszym piętrze, oznaczonym jako piętro zero. Wjechaliśmy na piętro czwarte, zrobiliśmy kilka kontrolowanych poślizgów, a potem Aaron starał się jak mógł odtworzyć film Szybcy i Wściekli Tokyo Drift w drodze na dół. Oczywiście cały czas zaciskałem zęby, bo nie chciałem umrzeć, ale poza tym to był wypożyczony samochód. Wróciliśmy na piętro zero, pośmieliśmy się i ruszyliśmy w stronę wyjścia. Jadąc, zwróciliśmy uwagę na rampę prowadzącą na niższe piętro. Aaron zauważył, jak dziwne jest to, że jest tam ogromny parking plus garaż z pięcioma piętrami nad ziemią i z podziemnymi piętrami. Przecież to tylko dość małe centrum handlowe w niewielkim mieście. Pomyśleliśmy więc, że zrobimy jeszcze jeden objazd, by zobaczyć, co tam jest. Oczywiście spodziewaliśmy się albo ciemności, albo wody. I znaleźliśmy pierwszą opcję – ciemność. Aaron włączył światła drogowe i pojechaliśmy dookoła, ale nic nie znaleźliśmy. Nie spodziewaliśmy się zobaczyć kolejnej rampy w dół do kolejnego piętra, więc oczywiście postanowiliśmy zrobić z tego grę. Zgadywaliśmy, ile pięter ma ten garaż, a Aaron zjechał rampą. Ja strzeliłem dwa piętra. Że to kolejne piętro na dole będzie ostatnie. On powiedział, że będzie ich jeszcze pięć. Wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, gdy okazało się, że jest jeszcze jedno piętro. Obaj zaśmieliśmy się z niedowierzaniem, gdy skręciliśmy za róg na czwartym piętrze i zobaczyliśmy rampę w dół do piątego. Czy to naprawdę był dziesięciopiętrowy parking, wliczając piętro zero dla tego średniej wielkości centrum handlowego w tym małym miasteczku? O czym oni myśleli? Naprawdę przecenili atrakcyjność tego miejsca. Zjechaliśmy na piętro minus pięć. W tym momencie zrobiło się ciemno. Naprawdę bardzo ciemno. Nie było żadnego światła poza naszymi reflektorami. Skręciliśmy za róg i w milczeniu z podziwem zobaczyliśmy jeszcze jeden zjazd. Spojrzeliśmy po sobie i chyba jedno z nas, albo nawet i obaj, powiedziało: co do cholery. Bez dalszej dyskusji Aaron skierował samochód w dół zjazdu na następne piętro. Przez następnych sześć pięter jechaliśmy w podziwie i w konsternacji. Byliśmy teraz 11 pięter pod ziemią. To nie miało sensu. Aaron zaczął wymyślać teorię. Był podekscytowany, że może znaleźliśmy wjazd do tajnej bazy rządowej lub do rozległego podziemnego bunkra. Zatrzymał się w połowie zdania, gdy oboje zobaczyliśmy coś, czego się nie spodziewaliśmy. Samochód był zaparkowany na miejscu parkingowym i miał włączone reflektory. Gdy podjechaliśmy bliżej, postanowiłem otworzyć okno, żeby sprawdzić, czy coś usłyszę.
Natychmiast niespodziewany, przeszywający chłód z parkingu wypełnił samochód. Był środek maja i dzień był dość ciepły, ale byliśmy już dość głęboko pod ziemią, więc to miało sens. Słyszałem dźwięk naszych opon i buczenie silnika naszego samochodu. Kiedy podjechaliśmy obok zaparkowanego auta, usłyszałem, że jego silnik również pracuje. Sam samochód wyglądał, jakby był z lat 70. lub 80. W środku było pusto. Zasugerowałem na głos, że być może samochód należy do właściciela posesji lub ochroniarza, który robił obchód i że może wrócić w każdej chwili. Jednak Aaron zauważył, że samochód był pokryty grubą warstwą kurzu, jakby stał tam od bardzo dawna. Ale przecież pracował. Pomyślałem, że może po prostu potrzebuje wizyty na myjni. Aaron zrobił to, co potrafi najlepiej i przekonał mnie, żebym wysiadł z samochodu i zbadał sprawę dokładniej. Z oporem bardzo niechętnie wysiadłem i ostrożnie obszedłem samochód, rozglądając się w środku i szukając jakichkolwiek oznak życia. Wewnątrz nie było nic poza skórzanym wnętrzem samochodu z wyjątkiem siedzenia pasażera, gdzie leżała torba, a na niej był termos. Kluczyki były w samochodzie, a radio brzęczało cicho z zakłóceniami. Dziwne, że wszystko w samochodzie również wydawało się być pokryte kurzem. Aaron nalegał, żebym otworzył drzwi, a ja postanowiłem spróbować, ale oczywiście były zamknięte. Rozejrzałem się po parkingu, widząc tylko drzwi do schodów i windy obok nich, oświetlone reflektorami obu aut. Pospieszyłem z powrotem do naszego samochodu, zamknąłem drzwi i podniosłem szybę. Nalegałem, żebyśmy odjechali. Jeśli w pobliżu czaił się ochroniarz, nie chciałem mieć z nim do czynienia, zwłaszcza przed naszym lotem, który miał odbyć się za parę godzin. Aaron znowu zaprotestował. Musiał wiedzieć, ile pięter ma ten garaż. Nie mogę powiedzieć, że ja też nie byłem tego ciekawy, więc skierowaliśmy się dalej w głąb konstrukcji. Kontynuowaliśmy w milczeniu przez kolejne 12 pięter, zanim się odezwałem. To było popieprzone. To nie miało sensu i w tym momencie po prostu wydawało się złe, niebezpieczne. Byłem w trakcie wyrażania tego Aaronowi, gdy zauważyłem, że zatrzymał samochód i w milczeniu patrzył przed siebie. Spojrzałem i byłem zdumiony, widząc konia. Kurwa konia. Po prostu tam stał. Miał coś na nosie, lejce czy coś takiego. I po prostu tam był. 23 piętra pod ziemią. Po chwili wpatrywania się w osłupieniu, Aaron powiedział coś w stylu: czy to pieprzony koń? A ja odpowiedziałem w przerażeniu twierdząco. Koń w końcu odwrócił się w naszą stronę i jestem prawie pewien, że krzyknąłem, gdy zobaczyłem skórę zwisającą z boku jego pyska. Widać było czaszkę odsłoniętą pod spodem. Wtedy zobaczyłem krew na podłodze, duży strumień biegnący spod kopyt konia w ciemność. Nie chciałem widzieć nic więcej. Chciałem stamtąd spieprzyć i powiedziałem to Aaronowi. Aaron wbrew swojemu i mojemu rozsądkowi chciał jechać dalej. Chciał wiedzieć, co to wszystko znaczy, ale tym razem nie odpuściłem. Byłem głośniejszy i bardziej natarczywy niż kiedykolwiek wcześniej i on to chyba zauważył, więc się zgodził i wrzucił wsteczne. Cofnęliśmy, ruszając z powrotem w stronę parteru. W tym momencie postanowiłem sprawdzić telefon. Myślałem, że nie złapię żadnego sygnału pod ziemią i miałem rację, ale i tak spróbowałem. Nic. Ponownie jechaliśmy w ciszy przez kilka pięter. Aaron w końcu odezwał się, żeby przeprosić, ale zatrzymałem go. Piętra były ponumerowane. Od kiedy zaczęliśmy zjeżdżać, każde z nich miało napis B1, B2, B3 i tak dalej. Byliśmy na B23, kiedy zawróciliśmy i ruszyliśmy z powrotem. Znak, na który patrzyłem w tej chwili, głosił B26. Trzy piętra niżej niż kiedy zaczęliśmy wjeżdżać z powrotem na górę.
Myślałem, że ktoś sobie z nas żartuje, ale to by był zbyt wymyślny żart. To było niemożliwe. Nie było szans, żebyśmy zjechali dalej w dół, wjeżdżając po rampach w górę. To było fizycznie niemożliwe. Ale jednak widzieliśmy to. Piętro B26. Aaron był tak samo zdezorientowany jak ja, co było oczywiste. Wysiadł z samochodu i podszedł do znaku na ścianie. Złapał go i zaczął nim potrząsać. Potem zatrzymał się i gapił. Najwyraźniej próbował to wszystko rozkreść. Opuściłem szybę i zawołałem, żeby wrócił do samochodu. Potem rozległ się inny głos powtarzający moje słowa. Zamarł w miejscu, gdy głos głośno szeptał z ciemności: Wracaj do samochodu. Aaron zrobił dokładnie to. Zamknął i zablokował drzwi, a następnie podniósł szybę. Zgodziliśmy się, że musimy się stamtąd wydostać. To już nie było zabawne ani pełne przygód. Ale nie wiedzieliśmy, co robić. Myśleliśmy, że wydostaniemy się stamtąd, jadąc w górę. Przypomniałem sobie, że wróciliśmy na B23 i postanowiliśmy, że powinniśmy po prostu jechać dalej. Jeśli liczby będą nadal rosły, powinniśmy dotrzeć do poziomu gruntu na B46. To nie miało sensu, ale to było najlepsze, co mieliśmy. Kontynuowaliśmy jazdę z powrotem. Aaron jechał trochę szybciej niż wcześniej. I tak jak myśleliśmy, liczby rosły, co najwyraźniej oznaczało, że zjeżdżaliśmy. Ale mieliśmy nadzieję, że to tylko jakiś dziwny przypadek. Może to był żart. Może nie widzieliśmy tych znaków w drodze w dół. Znów jechaliśmy w ciszy, aż do piętra B35. Była to niepokojąca cisza. Baliśmy się na każdym kroku tego, co możemy zobaczyć. Jednak nic nie było. Przeważnie. Było kilka pięter z rzeczami, które zauważyłem. Niektóre z nich były subtelne, inne rażące. Aaron był skupiony na prowadzeniu i nie wydawał się zainteresowany żadną z dziwności, którą napotkaliśmy na tych piętrach przez większość czasu. Na jednym piętrze przysięgam, że widziałem długi stół jadalny z dwiema postaciami siedzącymi na obu końcach. Oświetlony przez zaledwie kilka sekund naszymi reflektorami. Na innym piętrze były rozłożone łóżka polowe, na każdym miejscu parkingowym. Wyglądało, jakby każde z nich było zajęte przez ciało. Żywe czy martwe, nie wiem. Jednym z najdziwniejszych widoków, który skłonił Aarona do zatrzymania samochodu, była powierzchnia, która wcale nie przypominała parkingu. Wyglądało to tak, jakbyśmy wjechali na leśną polanę. Filary garażu teraz zamieniły się w pnie drzew, mimo że betonowy sufit był nadal widoczny nad nami. Były rośliny, trawa, krzewy i ścieżka prowadząca do czegoś, co wyglądało jak mała chatka w oddali. Okno świeciło, jakby ktoś był w domu, a dym zdawał się buchać z komina. Ciekawość przezwyciężyła mój strach i opuściłem szybę. Dźwięki świerszczy, cykad i chłodny wiosenny wiatr wypełniły samochód. Aaron i ja spojrzeliśmy na siebie przez chwilę. Potem Aaron wykrzyknął: Nie, pieprzyć to! I kontynuował jazdę rampą. W końcu po czasie, który wydawał się być dłuższym niż powinien, dotarliśmy na piętro B46. Nic. Nie byliśmy na powierzchni. Zacząłem płakać. To było dla mnie za dużo. Uświadomienie sobie, że jesteśmy zgubieni pod ziemią i bez wyjścia, zaczęło sprawiać, że czułem się uwięziony. W zasadzie to byliśmy uwięzieni. To było tak, jakbym nagle poczuł na sobie ciężar każdego piętra nad nami. Aaron zachowywał spokój. Próbował mnie pocieszyć. Próbował tłumaczyć. Ale nie było żadnego wyjaśnienia. Byliśmy w niekończącym się labiryncie. Aaron zaczął jechać. Odwrócił się i znowu ruszył w dół. B47, B48, B49.
Zatrzymał samochód, znowu zawrócił i znowu zaczął jechać w górę ramp. B50, B51 i B52. Zaczął krzyczeć. Złość, frustracja i dezorientacja. Wszystko to przelało się we wściekły krzyk. Następnie ogłuszającym echem jego krzyk rozbrzmiał wokół nas, na zewnątrz samochodu, na podłodze parkingu. Szyby zadrżały. Samochód zatrząsł się, a potem zgasł. Teraz byliśmy w całkowitej ciemności. Wnętrze auta oświetlał jedynie mój telefon komórkowy, który podłączyłem do ładowarki i ładowałem. Podniosłem telefon i włączyłem latarkę. Aaron rozpaczliwie próbował uruchomić samochód, ale nic się nie działo. Nawet nie kliknął. Wtedy nagle krzyknął, tym razem z przestrachem. Przed nami w ciemności była para wielkich oczu. Te były wpatrzone prosto w nas. Muszę to wyrazić. Gdy mówię ogromne, to były ogromne. Każde z nich wydawało się być wielkości ściany. Zdawały się niemal płaskie i nienaturalnie nieruchome, ale można było wyczuć świadomość tuż za nimi. Coś patrzyło prosto na nas. Białka były śnieżnobiałe, a tęczówki lodowato-niebieskie. Źrenice były rozszerzone i czarne jak smoła. Powiedziałem, kurwa, co najmniej 15 razy z rzędu, a Aaron uderzał pięściami w kierownicę raz po raz. Głos znikąd szepnął ponownie: wracaj do samochodu. Auto odpaliło, nawet bez przekręcania kluczyka. Cokolwiek było tutaj na dole, co szeptało, wydawało się chcieć, żebyśmy odeszli. My też chcieliśmy odejść, ale nie wiedzieliśmy do cholery, jak to zrobić. Aaron wrzucił wsteczny bieg i zawrócił. Nadal widziałem oczy w lusterku. Przyspieszył na rampie, całkowicie ignorując numery. Przejechał dobre 6 lub 7 pięter, zanim zauważyłem coś wyróżniającego się w ciemności. Każde piętro miało teraz słabe oświetlenie. Udało mi się uspokoić Aarona na tyle, żeby mnie wysłuchał i wskazałem mu to. Zatrzymał się na następnym piętrze, żeby zobaczyć światło w oddali. To były drzwi. Drzwi prowadzące na schody były oświetlone przez awaryjne światło ewakuacyjne nad nimi. To była nasza jedyna szansa. To była nasza ostatnia opcja. Podjechał i zaparkował samochód przed drzwiami klatki schodowej, oświetlając je reflektorami. Oboje wyskoczyliśmy na zewnątrz. Aaron gwałtownie otworzył drzwi i zaczęliśmy biec po schodach. Po pierwszym przebiegniętym piętrze zobaczyliśmy numer B57. Wchodziliśmy na górę. Zacząłem płakać z ekscytacji. Kontynuowaliśmy szybciej niż wcześniej. Przez 20 pięter praktycznie biegliśmy, naładowani energią z faktu, że liczby spadały, co oznaczało, że my szliśmy w górę. Około piętra B30 zaczęliśmy zwalniać dość znacząco. Nadal się wspinaliśmy, ale byliśmy już zmęczeni. Wtedy po raz pierwszy obejrzałem się za siebie. Klatka schodowa powyżej była oświetlona na każdym piętrze, ale gdy wchodziliśmy na kolejne piętro, światło na poprzednim gasło. Odwracając się, aby wejść po schodach, wpadłem na Aarona, który zatrzymał się przede mną. Patrzył w górę na szczyt następnych schodów. Spojrzałem na to, co go zatrzymało. To była osoba skulona w kącie. Siedziała z głową w kolanach, trzęsąc się. Ubrania wydawały się wyblakłe, stare i zakurzone. Może to bezdomny, który się zgubił, a może kierowca tamtego samochodu? Zawołałem cicho do nieznajomego. Coś w stylu: cześć, wszystko w porządku? Potrzebujesz pomocy? Aaron prychnął. Powiedział, że my potrzebujemy pomocy. Do diabła z tym facetem. Zaczął wchodzić po schodach, ale gdy był już blisko szczytu, przytulił się do poręczy, cały czas patrząc na postać. Powoli skręcił za róg i zawołał mnie do przodu. Nieznajomy się nie ruszył.
Po prostu tam dalej siedział, trzęsąc się. Ramiona owinięte wokół nóg, twarz ukryta. Mamrotał coś, ale nie mogłem zrozumieć, co to było. Poszedłem za moim przyjacielem i ostrożnie minąłem tę osobę. Tak samo jak poprzednio, żadnej reakcji. Ruszyliśmy dalej, zostawiając postać za sobą. Aaron prowadził, a gdy dotarłem na szczyt, spojrzałem w dół zaskoczony, widząc wychudłą twarz mężczyzny. Jego policzki zapadnięte, twarz blada i stara, a oczy przenikliwie bladoniebieskie. Wpatrywał się we mnie milcząc. Był nienaturalnie nieruchomy. Nic nie powiedziałem. Powoli podszedłem i skręciłem za róg. Cały czas się na mnie gapił. Ponownie wpadłem na Aarona, który patrzył w górę na szczyt kolejnych schodów. To znowu była postać. Wyglądała jak ten sam nieznajomy. Spojrzałem na niego na poprzednim piętrze wpatrzonego we mnie i na niego samego na kolejnym piętrze z twarzą schowaną w kolanach. Wymieniliśmy spojrzenia i Aaron powiedział: po prostu to zignoruj i idź dalej, jesteśmy za blisko. Więc tak zrobiliśmy. Na każdym piętrze po tym, jak widzieliśmy go na poprzednim, ukrywał twarz, gdy się zbliżaliśmy i wpatrywał się w nas, gdy odchodziliśmy. To było niewytłumaczalne, jak w zasadzie wszystko inne do tej pory. Wspięliśmy się na górę, w końcu docierając do B1. Tym razem w kącie nie było żadnego mężczyzny. Spojrzałem z powrotem na poprzedni najwyższy stopień i tam również go nie było. Z jakiegoś powodu poczułem, że to dobry znak. Wspięliśmy się na piętro zero i z ulgą zobaczyliśmy światło świecące przez szpary w drzwiach. Aaron zatrzymał się tylko na chwilę i wszedł przez drzwi. Zaczął się śmiać. Poszedłem za nim, ale zimno parkingu powróciło. Przed nami były jasne reflektory samochodu. Naszego samochodu. Tam, gdzie go zostawiliśmy na piętrze B58. Nie miałem słów. Aaron wrócił na klatkę schodową i upadł na podłogę, zrozpaczony i załamany. Powiedziałem mu, że po prostu musimy iść dalej. Możemy iść dalej w górę, ale on się nie ruszał. Był zmęczony i pokonany. Jego stoicka odwaga w końcu ustąpiła miejsca beznadziei i strachowi. Postanowiłem więc pójść na następne piętro, żeby coś sprawdzić. Wbiegłem po schodach i poczułem nagle ciepło. Widziałem światło przez szpary w drzwiach, ale wiedziałem, że jest inne. Wiedziałem, że to musi być słońce. Wypadłem przez nie i zostałem oślepiony nagłym światłem dnia. Po godzinach w ciemnościach zajęło mi kilka chwil, zanim moje oczy się przyzwyczaiły. Udało się. Byliśmy wolni. Żyliśmy. Pobiegłem z powrotem na poprzednie piętro, żeby powiedzieć Aaronowi, ale go nie było. Wybiegłem przez drzwi do garażu, żeby sprawdzić nasz samochód, ale jego też nigdzie nie widziałem. Zawołałem Aarona. Krzyczałem na całe gardło. Mój głos odbił się echem po garażu, ale nikt mi nie odpowiedział. Nie wiedziałem, co robić. Zacząłem schodzić po schodach, ale zatrzymałem się jak wryte. Nie mogłem zejść z powrotem. Nie mogłem się tam znowu zgubić. I wtedy go zobaczyłem. Na najwyższym stopniu piętra poniżej postać wróciła. To był Aaron. Siedział w kącie, z rękami owiniętymi wokół kolan, wpatrując się we mnie. Zawołałem go. Pobiegłem do niego, ale kiedy dotarłem do schodów, go już nie było. Spojrzałem przez barierkę na następne piętro niżej i znowu tam był. Wpatrywał się. Nie mogłem już zejść. Nie mogłem. Zawołałem go. Błagałem, żeby poszedł ze mną, żeby się ogarnął i stamtąd spieprzał. Ale on tylko się gapił. Obiecałem mu, że wrócę. Płakałem, odwracając się i wychodząc z garażu, kiedy zostawiałem mojego najlepszego przyjaciela, żeby się uratować. Byłem zbyt przerażony, by wchodzić tam dalej, niżej.
Pobiegłem przez parking obok bramy na drogę. W końcu mój telefon miał zasięg i zadzwoniłem na policję. Przyjechali, a ja starałem się jak najlepiej wytłumaczyć, co się stało. Wiedziałem, że to brzmi szalenie, ale powiedziałem im prawdę. Poszli i sprawdzili parking. Przeszukali wszystko, a także centrum handlowe i okolice. Nic. Właściwie powiedzieli mi, że w tym garażu nie ma żadnych podziemnych pięter. Jakbym to wszystko sobie wymyślił. Jak to do cholery mogło być możliwe? Przebadano mnie na obecność alkoholu i narkotyków, a także ukarano grzywną za wtargnięcie. Kiedy mój brat przyjechał, żeby mnie odebrać, starałem się jak najlepiej wytłumaczyć, co się stało, ale jakby nie mogło być dziwniej, przysiągł mi, że nie wie, kim jest Aaron. Przecież znają się od dzieciństwa, jest moim najlepszym przyjacielem od 20 lat. Ale przysiągł. Jego żona też i dzieci. Żadne z nich go nie pamiętało. Potem szukałem jakichkolwiek dowodów na obecność Aarona. Wszystkie zdjęcia w moim telefonie zniknęły. Aparat był nadal w samochodzie. Nie było żadnego dowodu na jego istnienie w sieci. Nigdzie. Nie wymyśliłem go. Nie biorę narkotyków, nie piję, nie mam żadnej historii choroby psychicznej. Nie wymyśliłem sobie przecież 20 lat przyjaźni z nim. Chodziłem do terapeuty i zacząłem brać leki. To nie pomogło. Nic nie pomogło. Coś jest nie tak. Jakbym wyszedł z parkingu do życia, które nie było moim życiem. Czuję, że tu nie pasuje. Z każdym dniem staje się dla mnie coraz bardziej jasne, że muszę wrócić. Nie wiem, co chciałem uzyskać, pisząc tę historię. Może po prostu opowiedzieć swoje przeżycia. Żeby ludzie wiedzieli, że istnieje, że Aaron istniał. Może żeby znaleźć kogoś, kto wie, co się z nami stało. Kto wie coś o The Holly Hills Mall. Kto może to jakoś zrozumieć. Tak czy inaczej, muszę wrócić. Muszę znaleźć Aarona. Muszę wrócić do samochodu. Autor opowiadania: Incident OK 9368. Tłumaczenie i opracowanie: Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alexni TV, Ordinary Ozzy, Azza, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Lost Soul 82, Żelka, Xerox, Utary Drejs, Kasia, Gons, Marti CQ, Nocna Zmiana, Mati 101M, Dominik Polak, Kacper Kowalczyk, Haron Phoenix Jarson, Małgorzata Pac, Oliwia oraz Banan. Do usłyszenia.